Witam. Wolałbym pozostać anonimowym. Wybaczcie, że bez znaków diakrytycznych, ale coś mi się stało z klawiaturą. Moja choroba zaczęła się w wieku 14 lat. Wierzyłem w to, że ludzie i nie tylko potrafią zmniejszać się do mikroskopijnych rozmiarów i mogę niechcący ich zmiażdżyć. W nocy rodzice musieli mnie trzymać, żebym nie uciekał do łazienki, żeby sprawdzać, czy nie ma tam jakiejś istoty, której zrobiłem krzywdę. Trafiłem do szpitala. Męczyłem się długo, ale w końcu dobrali mi odpowiedni lek. Poznałem tam fantastycznych ludzi, z którymi dalej utrzymuję kontakt. Wspieramy się nawzajem, tak jak prawdziwi przyjaciele. Pomimo tego, że moja choroba była ciężka, nie poddałem się. Radzę to również wam, nieważne czy chodzi o chorobę, czy o coś innego. Nie tylko jednak pacjenci mnie wspierali. Byli tam też fantastyczni lekarze, lekarki oraz pielęgniarki. Rozmawiała ze mną nawet pani, która tam sprzątała. Dzisiaj tylko pozostało mi część lęków, no i leki, ale wiem, że dzięki nim i społeczeństwu wyzdrowiałem. Dziękuję za wysłuchanie.